dzisiejszym programie wystąpi Michelle Yargal-Saykan. Pochodząca z Mongolii przyszła pani doktor, gwiazda rodziny zastępczej i tańca z gwiazdami, zaprezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Zobaczcie naprawdę niesamowity efekt. Zrobiliśmy kolor bardzo delikatny, kolorowy kolor tak zwany, ten, który jest obecnie bardzo modny we fryzjerstwie. Włosy kolorowe, które ma na sobie Michelle, odcień zieleni butelkowej, którą ma w refleksach sombre na włoskach, więc taki bardzo minimalistyczny, powiedziałabym, tutaj ta moja propozycja i cały efekt zmiany. No niestety poprzez fakt, że ona tańczy i poprzez fakt, że w dalszym ciągu jest gdzieś tam kontraktami powiązywana, tak, więc nie mogliśmy zaszaleć za mocno, nie mogliśmy zrobić metamorfozy, która jak gdyby bardzo mocno pokazuje jej zmiany, jednocześnie jakiś tam mój talent czy kunszt, ale myślę, że zmiana koloru i dwie różne stylizacje, jedna taka typu a la Hollywood, druga mocno fryzjerska, czyli taka zobowiązująca, upięta w warkocze, pokazuje ją jako gwiazdę, a jednocześnie mnie od sesji fryzjerskiej bardzo ładnie pokazuje efekt naszej ciężkiej pracy. W makijażu sugerowałam się oczywiście kreacjami, typem urody, przede wszystkim typem urody Michelle, jak i stylizacją fryzur. W pierwszej stylizacji chciałam podkreślić ten kolor włosów, który został wykonany przez Dorotę i dziewczyny. I tutaj skupiłam się na dolnej powiece, gdzie użyłam zielony cień, nawiązujący do koloru końcówek włosów Michelle. Natomiast górną powiekę wymodelowałam w sposób odpowiedni do budowy oka Michelle złotym i brązowym cieniem. Postawiłam na delikatne usta, oczywiście wykonturowaną twarz i rozświetlone policzki. W drugim makijażu zmieniłam też ten makijaż w sposób dostojny, aby też pasowało do biżuterii, aby ten makijaż pasował do biżuterii, do całości eleganckiego wizerunku Michelle. Diamentowy naszyjnik z kolorowymi kamieniami, pierścionek z szafirem i oczywiście z diamentami i kolczyki, w których była osadzona komaryna. To jest taki, to są te barwy zieleń, niebieski, które królują w tym sezonie. W drugiej stylizacji dobraliśmy już absolutnie kamienie bezbarwne, czyli królowały diamenty i kulisty kształt biżuterii. To jest nasza nowa produkcja, którą teraz wprowadzamy do sprzedaży. Specjalnie przygotowana dla klientów, biorąc pod uwagę ich opinię i to, co chcieli, stworzyliśmy właśnie taki wzór. Cena to jest rzecz drugorzędna. Tak naprawdę chodzi o to, czy biżuteria się podoba. To nie jest sztuka, wydaje za pierścionek 1 000 000 złotych. Chodzi o to, żeby on był naprawdę piękny i żeby patrząc na niego nie musiałeś się zastanawiać, ile on kosztuje. Jak się czujesz w takiej stylizacji? Czy to jest twój styl? Właśnie ja jestem osobą, która tak naprawdę woli taki klasyczny styl, ale lubię się gdzieś tam wyróżniać, więc tutaj jest idealnie, bo mam zwykłą białą sukienkę, fajną biżuterię, no i te włosy, które grają tutaj główną rolę, więc mogłabym tak wyjść i tak codziennie mogłabym wyglądać. Czyli do tańca i do różańca. Do tańca i do różańca, dokładnie. Taki biały kolor uniwersalny, może trochę lekarski. Coś ma wspólnego rzeczywiście z fartuchem. Może z fartuchem, a może trochę mongolski po prostu. No właśnie też mi się tak wydaje przez to, że ten krój jest taki niby prosty, ale ma te takie fajne zakładki, które są gdzieś tam, mi się też skojarzyło właśnie z takim mongolskim strojem, więc fajne połączenie. Wiesz co, tutaj jeden element jeszcze bardzo do ciebie pasuje według mnie, to jest ten naszyjnik, tak, z brylantami. Tak. Wiesz, idealnie, naprawdę. Ja powiem ci szczerze, że nie noszę generalnie naszyjników dużych, ale ten mi się bardzo podoba i jakby dopełnia tą całą, zamyka całą stylizację. No i fryzura, nowy kolor włosów, na księżniczkę.
Kylie Jenner trochę. Kolor, Jenner, tak. Kolor, ja sobie myślę, kurczę, chciałabym spróbować. No i spróbowałam. Warto było.